Od kiedy sortownia u Ciebie pracuje? Sortownia już jest rok czasu. Kupiliśmy ją po TSW 2023. Dogadaliśmy, narysowaliśmy na kartce. Dogadaliśmy się co jak. Została zmontowana początek marca. I przesortowaliśmy na obecną chwilę na niej w zeszłym roku 700 ton jabłek. No to masz już jakieś doświadczenie. Sprawdza się? Sprawdza się. Jestem zadowolony bardzo, ponieważ ma wydajność taką, jak oczekuję, czyli samochód na dzień. Czyli tira jabłek robimy dziennie. Czy to są wszystko standardowe rozwiązania, czy uzupełniałeś się coś tak pod ciebie była projektowana? Nasze nie. Ona jest jakby w standardzie, tak? Tylko, że tak, dołożyliśmy na początku, teraz chyba już jest to w standardzie, to, że mam na pilota, tak? Że wstawiam skrzynię, jestem na wózku, nie muszę skakać i ją uruchamiać. Dużo wygodniej. Tylko, tak jak na przykład tutaj musiałbym na przykład teraz wziąć i zeskoczyć z wózka, tak? Mam pilota, wciskam, nie muszę skakać. To było, nie było w standardzie, to kupiłem. Rozładowaliśmy kanał, czyli on jest dłuższy o 6 metrów. Po to, żeby było jak najwięcej wody w basenie, bufor jabłek. Mhm. Czyli dwie skrzynie palety mam non-stop wody. Dwie, dobra. Mhm. Po to, żeby nie brakowało mi jabłek przy wymianie skrzyni palet. I to jest bardzo ważne. Bo jak będzie brakować na każdej skrzyni po 2 minuty 3, będzie tego przestoju, 8 skrzyń na godzinę zanurzamy. Czyli 16 minut 20 robi nam się na godzinę straty przy samym rozładunku. No tak. Przez 10 godzin mamy 2 godziny w plecy, tak? Czyli nie będziemy robić tira w 10 godzin, tylko w 12. Czyli mamy czas, dodatkowe koszty pieniędzy. Czyli mamy dłuższy basen. Możemy iść dalej. Idziemy dalej. Czyli mamy tak. Dołożone mamy jeden stół i drugi, czyli mamy 6 metrów. Wiadomo, palce są w standardzie. Tu mamy osuszacz, tak? Mamy gąbki. Gąbki są w standardzie z wodnym, bo muszą, wiadomo, przejść te, osuszyć się z wody. Tylko my dołożyliśmy do tego jeszcze wentylatory, żeby to jabłko nam dosuszało. Bo jak idzie na przykład nam w skrzyneczki, no to wiadomo, że wilgoć nam nie przeszkadza. Ale jak idzie w karton, jednak ta wilgoć nam przeszkadza i to bardzo. Bo te karotny siadają. Dlatego dołożyliśmy wentylatory. Pomagają. Wentylatory są wtedy potrzebne, kiedy mamy ustawioną maszynę tak jakby w 100%. Czyli ten 25 ton jabłek przez 10 godzin. Muszą dostrzegać wentylatory, bo same gąbki nie zdążą. Ale jak będzie na przykład tam ktoś chciał zrobić 10 palet przez cały dzień, to gąbki wystarczą. Ale polecam każdemu od razu robić to, bo nie wiadomo, co będziemy robić za pół roku, co za rok, tak? Czyli planujemy do przodu. A dołożyć pewnie potem trudno? Nie, dołożyć można, tylko tutaj śrubki dokładamy z góry, bo to jest ta obudowa cała, tak? Z wentylatorami. Okej. Okay. Idziemy dalej? Idziemy dalej. Tu mamy tą taką przejście, taką śmieszną dziurkę. Okienko. Okienko zrobione, bo tu mamy 5 komór. Cały bałagan mamy wodnego tutaj. Przechodzimy do drugiego budynku. I ten przenośnik nie jest w standardzie. Ja musiałem go zamontować, firma musiała wymierzyć, ponieważ musi być podanie. Czyli ta fałka w standardzie jest przy osuszaczu. Okej. Ale czemu tak u Ciebie? Ponieważ mamy ścianę, tak? Dobra. I musimy się przesunąć. Czyli ta maszyna by znów nam nie zmieściła się przy ścianie. Jasne. Tak? Dlatego mamy ten przenośnik. Bardzo fajny, bo możemy teraz nieraz też tutaj stąd już coś wyłapać. Czy dobrać sobie jabłek? Bo nieraz tak było, że na przykład tam coś brakuje nam jakiegoś, na przykład dwa kartony, to tutaj można sobie to łapać, czy jakieś uszkodzenia już wyeliminować stąd, czy nawet jakiś zgniłek, tak, że nam się nie rozleciał na fałce, czy na maszynie całej, to można tutaj już go stąd wyeliminować. W standardzie fałka jest 3-metrowa, u mnie jest 4, ponieważ chciałem ją przesunąć dalej. Stąd, żeby tutaj na tym zakręcie nie było od razu stołów. Tu mamy sterowniki do taśmociągu, czyli do tych palcy, prędkość. Tu mamy fałka, czyli tutaj co idzie jabłko. No i mamy ten podajnik, co już nam wszystko komputer reguluje. Tu mamy komputer. Co możemy na nim ustawić? Może ustawić tak. Możemy łączyć stoły, robić grupy. Czyli na przykład na trzeci, czwarty stół możemy ustawić jeden kaliber.
możemy dołożyć jeszcze na przykład na jeszcze piąty stół lub wyłączyć coś. Możemy na przykład ustawić przemysł, na którym chcemy, na przykład ustawimy na jedynce przemysł, na trójce ustawimy na przykład na siódmy stół, czyli na ten, ustawimy suchy przemysł. Możemy regulować. Możemy ustawiać kolory procentowo. I fajnie to jest to, że to nam wszystko działa procentowo. Czy regulujemy procent 2 i mamy od razu szybką zmianę w tym. Możemy ustawić uszkodzenia, na jakich chcemy procentach, tak? W zeszłym roku się sprawdziło, tak jak wspomniałem, że miałem jabłko po gradzie, żeby nie ta maszyna, by mnie przestartował swoich owoców, bo człowiek nie jest w stanie takiej ilości, w takim tempie wyłapać te. A maszyna nam już na przykład w 70% te najgorsze uszkodzenia, co musiałby człowiek odrzucić, odrzuciła, a takie mniejsze to już samo oko patrzyło, tak? Czy akceptujemy, czy nie. Chociaż można na maszynie to też było ustawić. Ile stołów jest u Ciebie? 8. Mhm. A w standardzie? 5. 5 jest stołów, my zrobiliśmy 8, bo to nam pokazuje rynek, że kiedyś robiliśmy tak zwane 7 w plusie, luz, karton i szło wszystko. Dzisiaj tak samo możemy to robić, że idzie każdy kaliber, tylko że musimy go rozkalibrować co pół centymetra. Czyli od 6,5 do 9 musimy mieć co pół centymetra. Wiadomo, plus, minus, tam milimetr, dwa, ale na przykład, że nie włożymy jabłka 6,5 z 9,5, bo to jasne, nieładnie wygląda. Musi być rozkalibrowane, dlatego od razu zdecydowałem się na 8 stołów. Sprawdziła się maszyna. O, wagi mają też swoje, produkują bardzo fajne. Czytelna waga, sprawdza się. No i co? W tym roku dołożyliśmy po targach stół pakerski. To problem jest testowany, jesteśmy w obserwacji, jak to będzie, ale już widać, że obiecujące jest, bo zda na pewno to egzamin. Widzimy, że to zrobi to dobrą robotę. Tam mamy przenośnik, na od razu ustawiamy sobie na ten zwany pierwszy stół. Najdrobniejsze owoce, uszkodzone i drobne, którego już nie chcemy, żeby nam szło na stoł. I tam pewnie możesz też skrzyniopaletę po prostu. Tak, tam ustawiamy skrzyniopaletę, żeby go nie robić ręcznie, od razu idzie taśmą, idzie w skrzyniopaletę, nie musimy robić tego ręcznie odbierać. Mówisz, że masz 8 stołów. Ile osób faktycznie potrzebujesz do zrobienia tego tira dziennie? 7 osób, ja jestem 8 jako wózkowy i tutaj manewrujemy co jak. Czyli 7-8 osób robimy samochód. Chodźcie, przejdziemy trochę dalej, żeby to się nie nakładać. Mam zrzucenie kartoniki. To od kiedy stół pakerski jest u Ciebie? Od tygodnia. Czyli jeszcze nie... Zaraz po targach. Okay, targi się zakończyli w czwartek, w piątek przyjechał do mnie stół, złożyliśmy. Obserwujemy, testujemy. Tu mamy kartoniki, że nakładamy. Co jest fajne, przy zwykłym stole, wiadomo, nam leci jabłko po kolei, tak? Tutaj mamy na przykład, możemy włożyć na przykład sobie mniej wybarwione, tak? Znaczy, to jest bardzo ładne jabłko, to troszeczkę jest mniej wybarwione, czyli możemy go włożyć na spód. I mamy już pełny karton i potrzebujemy tak zwaną tą rolkę, taką ładną na wierzch zrobić. I jabłko nam krąży i możemy sobie wyłapać te najładniejsze. Wrzucamy karton i leci nam i bierzemy z powrotem te takie troszeczkę mniej wybarwione. Chociaż bardzo ładne, ale na tę pierwszą rolkę tak zwaną musi być to jabłko takie... Dla oka. Dla oka najładniejsze. No to musimy, to nam się to jabłko łóżko tutaj kręci. Wiadomo, jak tam na przykład sortownia jakieś nie wyłapie uszkodzenia, to ktoś jak stoi tutaj, to może nam to jabłko wrzucić od razu w skrzyniopaletę, ale ta osoba już nie będzie zachodzić czy wrzucać, tylko ma tutaj już podajnik, kładzie, tu jest taśma i te jabłuszko leci do skrzyniopalety. No to tradycyjne pytanie, czy to się opłaca? Czas pokaże. To, co widzę na obecną chwilę, bardzo obiecująca maszyna. Wiadomo, te stoły to nie żadna nowość, tak? Pakerskie są na rynku, używane, są nowe, dużo droższe. Tu już jest dostosowane do tej maszyny konkretnie i mi się wydaje, że to będzie zdawało egzamin w 100%.